Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Witam Was w montażu starszego brata, marzenia każdego gracza, edycja kwietniowa 2014. Tak jak poprzednio, przy młodszym bracie, podzielimy sobie montaż na kilka etapów. Najpierw uzbroimy sobie płytę główną w procka i pamięci. Chłodzenia nie będziemy na nią montować, bo boksowe chłodzenie będzie sobie w zapasie. Potem uzbroimy obudowę. W zasilacz, napęd DVD, IO shielda oczywiście i oba dyski i właśnie chłodzenie. A potem zamontujemy płytę główną, obsadzimy chłodzenie, podłączymy wszystkie kable, władujemy kartę graficzną i sprawdzimy, czy komp się odpala. Także zapraszam. Skip.
Udało się złożyć całego. Mam nadzieję, że się odpali. Nie będę na razie nic robił, zaraz go będę odpalał. Jak wszystko będzie chodziło, zainstaluję system, potestuję, to dopiero wtedy poukładam kabelki, wszystko posprawdzam jeszcze raz, zamknę obudowę i potem go jeszcze raz sprawdzę. Oczywiście już po zainstalowaniu systemu, sterowników, po posprawdzaniu wszystkiego. Mam nadzieję, że się podobało, że będziecie mogli sobie sami na podstawie moich materiałów budować swoje komputery. To wcale nie jest trudne, wystarczy tylko uważać, wiedzieć mniej więcej co i jak, a potem wszystko wyjdzie i tak w praniu. Wszystko pamiętaj spokojnie, bez złości, bez denerwowania się, żebyś nie zaczął rzucać czymś o podłogę, bo już więcej tego możesz nie użyć. Jak podejdziesz na spokojnie, to są jak klocki Lego dla dorosłych. No to tyle. Trzymajcie się, dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Siemano, tu Szakal z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku czy części składania starszego brata w marzeniu każdego gracza w kwietniu 2014 roku. Komputer w ciągu dnia udało mi się złożyć, potem parę spraw było do załatwienia, teraz jest już wieczór, mam chwilę znowu wolnego. Więc możemy odpalać. Komp jest nieruszany, tak jak był złożony. Podpinam pierwsze kabelki i spróbujemy, czy się uruchamia. Światełka się świecą. No dobra. Grafę mam podpiętą, klawiaturę myszkę jakąś tam OM-ową mam podpiętą, zasilanie też palimy z guzika. Jeden kręci, drugi kręci, wiatraki się kręcą, wszystko się kręci i monitor też. O, mamy BIOS. Działa. Yeah. Wszystko hula, cichutko jak słyszycie, nic się złego nie dzieje. Możemy sobie zobaczyć, jeśli będziecie tam widzieli, może trochę zbliżę, jak się kręcą wiatraki. Na razie nie będziemy nic podkręcać. Zobaczymy, co tu jest w biosiku. Main. Tak, BIOSa potem sprawdzimy, czy jest aktualne. To w ogóle dobrze widać? A, tutaj tak widać. Czekajcie, zobaczę, czy widać. Tutaj. BIOS jest najszybszy spojrzeć, czy to w ogóle widać. Widać, no to akurat fajnie. Dobra. Tak. Intel 3 i 4. Pamięci 16 gigsów, dobra. Advanced monitor tutaj. Fan speed monitor, proszę. No. CPU fan speed 516, 512, 518, kręci 522. CPU optional fan speed 635. Chassis fan speed 775. Chassis fan 2 speed 2300. 50, coś tu, któryś się kręci i Chassis Fan Speed 900, coś tam. I jak siedzę i słucham, to coś tam słyszę, ale dokładnie który się głośno kręci. Podjadę Wam z mikrofonem, a sobie posłuchacie. Tak jest w odległości, jak siedzę tam, powiedzmy, jakieś 40 cm, nie? Tak mówię do mikrofonu. Teraz podjadę do wiatraczka tutaj, za obudową, przed chłodzenie wodne, przed 40. Tutaj grafa i zasilacz. Także tak to mniej więcej słychać. Jak ja tutaj siedzę, to słyszę lekki szumek, leciutki, ale mój głośniej chodzi, który jest wybebeszony. Ten jest bardzo cichy.
Także komputerek działa. Bierzemy się but za małą konfigurację BIOS-u i instalujemy Windę. Idzie, także do dzięki, cześć.